raczej zagubiona. Posłuchaj, wiem, że uważasz się za geniusza, ale to najgłupszy plan, o jakim słyszałam. Skąd pewność, że ona się zgodzi? Desperacja i ignorancja zmusza ludzi do irracjonalnych decyzji. Dam ci radę. Lepiej skoncentruj się na swojej firmie, która ma poważne problemy. Żeby je rozwiązać, potrzebuję pieniędzy, a one są w tej firmie. Mój plan musi wypalić. Witam. Już wróciłaś? Przekażę mu. Już jest. Powodzenia. Elena, przypomnij mi, żeby zmienić zamek do gabinetu. Wiesz, że nigdy nie chciałem być prezesem tej firmy? Nie? Prezes haruje podwójnie, kiepsko zarabia i żyje w stresie. A ty nie lubisz się przepracowywać. Nie przepadamy ze sobą, ale się nie kłóćmy. Nazwałeś mnie głupią służącą. Byłem wściekły na ojca i gadałem bzdury. Sam powiedziałeś, że prezes haruje, więc wybacz, jestem zajęta. Nie przyszedłem się kłócić ani szkodzić firmie swojego ojca. Doprawdy. W spadku mama zostawiła mnie i siostrze pieniądze, które ojciec zainwestował w tę firmę. To znaczy, że ta firma jest nam winna pieniądze. Ismael powiedział mi, że firma straciła płynność finansową. Wiem. A jeśli firma zbankrutuje, kto nam zwróci pieniądze? Nie dopuszczę do tego. Ta firma była w doskonałej kondycji, gdy dyrektorem finansowym byłem ja. Chcę wrócić. A to dobre. Twój ojciec cię wyrzucił. Utrzymałeś się w zarządzie, bo twoja matka o to walczyła. Gdyby chodziło o twojego ojca, nie przekroczyłbyś progu tej firmy. Zastanów się, porozmawiaj z ludźmi. Powiedzą ci, że za moich czasów firma świetnie prosperowała. Powodzenia. Miłego dnia. Dasz wiarę? Twój syn prosił mnie o pracę. Wszyscy uważają mnie za idiotkę. Twój syn? Lucia, Pacio, sekretarki. Nienawidzą mnie. Strajkowali, choć powiedziałam, że nie zapłacę im dniówki. Lucia ciągle powtarza, że firma zbankrutuje. Nie wiem, czy mówi to poważnie, czy chce mnie zastraszyć. Gdybym wiedziała, że tak będzie, zostałabym ze swoją szkołą tańca. Wiesz co? Właściwie to niezły pomysł na wszystkie moje problemy. Sprzedam firmę. Gdybyś mnie słyszał, na pewno byś się zgodził ze mną, prawda, kochanie? Będę miała więcej czasu dla ciebie. Od dziś firma jest na sprzedaż. Nie mów, że nigdy nie jechałeś takim samochodem.
Jasne, że nie. Tutaj takich nie ma. Ma silnik Fortec 3,7 i 5 cylindrów. Pięciobiegowa skrzynia i napęd na 4 koła. Znasz się na samochodach. Nie trzeba mieć samochodu, żeby się na nim znać. To prawda. Może chcesz go poprowadzić? Mówi pan poważnie? Jasne. Chcesz? Oczywiście. Jak ci się podoba? Wspaniała bryka. Przyznaj, że sam jedzie, tak? Można tak jechać kilometrami, co za moc silnika. Cudowny samochód. Dziękuję, Albeiro. Cieszę się, że sprawiłem ci przyjemność. Zwalniam syna z aresztu, bo nie chcę pana więcej widzieć. Wzajemnie. Nie przeprosi mnie pan za tę publiczną zniewagę? A pan za to, że omalnie zniszczył mojego małżeństwa? To było niechcący. Trzeba było nas ostrzec, gdy wszczęliśmy śledztwo. Mam się zwierzać ze swojego życia, bo ktoś mnie szantażuje? Nie, ale nigdy nie wiadomo, co wykaże śledztwo. Coś wiadomo? Wciąż niewiele. Krzywda już się stała. A ja zebrałem popysku. Przepraszam. Ja też. To zwolnienie z aresztu. Masz szlaban na miesiąc. Aż tyle? Tak. Podpisz. A mandat odliczę ci z pensji. Jak każesz. Idziemy. Proszę to włożyć do akt. Połączyła się pani z generałem? Nie odbiera. Proszę próbować. Dobry wieczór, kapitanie. Co księdza do nas sprowadza? Musimy porozmawiać. Ze mną? Proszę. Gertrudis. Matko Święta, czego się ojciec dowiedział? Są przekonani, że szantażystą jest Harold. Naprawdę? Śledztwo zostało zamknięte. A co z moim synem? Odebrali mu prawo jazdy. Jak to? Już wypłakałem wszystkie łzy. Rozumiem cię, synu. Naprawdę? Nie powiesz jak inni, że przez kobiety nie warto umierać? Nie jestem jak inni. Mężczyzna, który tak twierdzi, nigdy nie kochał. Miłość niesie radość, ale także smutek. Y no sabe que en el amor hay inmensas alegrías como también hay inmensas tristezas. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. Cierpiałeś z powodu miłości? Jak większość mężczyzn. Jak widzisz, stanąłem na nogi. Kim jest kobieta, z powodu której cierpiałeś? Nie bądź wścibski, nie powiem. Co zrobić, żeby wyrwać ją z serca? Zapomnij o niej, znajdź sobie inną. Jak to powiadają... Clean cleaner. Przestań się zadręczać. Nie chcę innej. Nikt ani nic nie wybije mi jej z głowy. Skup się na pracy, nie myśl o głupstwach. A może wyjadę? Po co? Żeby być jak najdalej stąd. Może pojadę do Europy. Sipakira.
Dzień dobry. Buenas. Dzień dobry. ¿Cómo está usted? Oiga, tiene ładna knajpka. Szukam krewnych, którzy mieszkają naprzeciwko. A właściwie mieszkali. Jakaś kobieta powiedziała, że ich nie zna. Od dawna ich nie widziałem. Chodzi mi o José Leona i Ricardo Neira. Nazywam się Carlos Lituma. Miło mi. Jestem sierżantem policji. Zna ich pan? Nie pleć bzdur, nie umiesz poderwać kobiety. Wystarczy się wykąpać, elegancko ubrać i każda jest moja. Udowodnij, nie ma sprawy. José León. To naprawdę ty? Kawał czasu. Widzę, że nieźle ci się powodzi. Jesteśmy pracowitą rodziną. Co u ciebie? Dużo by gadać. Firma La Especial. Zipaquirá? Nie wpadłeś nas odwiedzić, lecz służbowo. Wiesz, jak to jest w policji. Człowiek wszędzie szuka wrogów. Przyjechałem, by rozwiać pewne wątpliwości. Co to ma wspólnego z Zipaquirá? Pracujesz w Girardó. Wpadłem na pewien trop. Przy okazji chciałem odwiedzić rodzinę. Przepraszam. Firma La Especial, słucham. Czy mogę rozmawiać z panem Albeiro Jaramillo? W tej chwili go nie ma. A kiedy będzie? Nie potrafię powiedzieć. To pilne. Chodzi o sprawy rodzinne. Wieczorem go zostanę? Nie. Pojechał w interesach do Girardó. Do Girardó? Dziękuję. To jest starszy. Ma na imię Esteban. A to młodszy Ricardo. Świetnie gra w piłkę. Słyszałem, że się rozwiodłeś. Nie układało nam się. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej. Wyprowadziłem się. Ona została w Bogocie. Niewiele więcej o niej wiem. Słyszałem, że jest instruktorką pływania. Przykro mi. Zmieńmy temat. Ostatnio przypomniałem sobie o swojej siostrze i jej chłopaku. Wciąż grałeś z nim w piłkę, a on obrzydzał mi życie. To Albeiro, jesteśmy wspólnikami. Poważnie? Jaki ten świat mały? On chyba miał tatuaż na ramieniu. Takiego małego pajączka. Ma tatuaż, ale nie pajączka. Wciąż mnie przyduszał. Miałem tego pająka przed nosem. Widzisz się, kuzynie. Spójrz. To jest Albeiro? Jakiś taki wielki. Jak widzisz, to skorpion. Na samochodach się znam, ale parzenie kawy to nie moja specjalność. Ostrożnie, jest gorące. Powiem ci, czym smakuje. Mamo? Bendiga.
Co z tobą? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Don Albeiro. Przedstawiam ci swoją matkę. A to Don Albeiro, człowiek, który odmienił moje życie. Miło mi panią poznać. Mam wrażenie, że znamy się od lat. Como si nos conociéramos de antes. ¿Sí? ¿Ta? Mamita, ¿está bien? ¿Dobrze się czujesz? Sí. Tak. Bueno. ¿Qué tal mi mamita, Don Albeiro? Jak się panu podoba moja mama? Hombre. Jest piękna. Gracias. Dziękuję. El señor se llama Diego Guarnizo. Nazywa się Diego Guarnizo. Pracuje u nas 15 lat. Ma własny motor. Rozumiem. Nie szukacie kurierów. Mam jeszcze jednego. Carlos Triana, asystent księgowego. Mówi trochę po angielsku, studiuje wieczorowo. Też odpada? Proszę powiedzieć, kogo szukacie. Halo. Halo. Helenita! Kolejny się rozłączył. Claudio. ¿Cómo va? Bien. Capacito. Przyniosłem kawę, dziękuję. Nie poddaję się pani. Muszę znaleźć wszystkim pracę. Veo. Señor Carlos Velandia, ¿cómo está? Con Armida López. Velandia, mówi Armida López z firmy Gran Seguros. Sí, yo tengo entendido que usted tiene unas pólizas con nosotros. Ah, no, 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 no. Dzwonię, bo podobno szukacie kurierów. Cuénteme. Mam wspaniałego kandydata. Muszę im znaleźć pracę. Proszę zapomnieć o 50 zwolnionych pracownikach i zamknąć ten rozdział. Lepiej skupić się na tych 800, którzy zostali, i na przyszłości firmy. Mogę na panią liczyć? Mam taką nadzieję. Claro. Jasne. Le puedo hacer una pregunta. Mogę zadać pani pytanie? Tak. ¿Qué hay de cierto en eso que usted quiere? To prawda, że chce pani sprzedać firmę? ¿Usted cómo sabe eso? Skąd pan wie? ¿Qué importa cómo lo sé? To bez znaczenia. Chcę wiedzieć, czy to prawda. Yo quiero saber, usted cómo sabe. Skąd pan wie, że chce sprzedać firmę? La escuché. Tak, słyszałem. Od Ismaela? Tylko on zna moje plany. Jakim cudem? Przecież jest w komie. Więc kto panu powiedział? Nie chcę żadnych problemów. Pracuję tu od lat. Wierzę w panią. Poradzę sobie. Kto panu powiedział? Foncio. Foncito? Foncio? Podsłuchał pani rozmowę, jak jechaliście w samochodzie. Nie wierzę. Zrobił to z troski o panią i firmę. Powiedział mi to w zaufaniu. To dobry chłopak. Proszę go nie zwalniać. Le pido favor que no lo vaya a echar ni lo vaya a afectar. No, no se preocupe. Permiso. Proszę się nie martwić. Buenas. No, Armita, y eso no es todo. Puede creer que este descarado aceleró y me nie uwierzysz. Drań mnie wyprzedził i zajechał mi drogę. Wezwałem policję i powiedziałem, że szaleje jakiś pirat drogowy. Przyjechali i aresztowali go. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie innych. Tranquila, Micaela, no. W porządku, Micaela. Zostań u matki. W razie czego zadzwoń. No, 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 no. Ja też zaraz się kładę. Jutro się zdzwonię. Que descanse. Yo ya me voy a acostar a dormir. Bueno. Nos hablamos mañana. ¿Y eso qué fue? Co to było?
¿Aló? ¿Aló? Fonchito. ¿Poncho? ¡No! ¡Espere! ¡No! ¡No! Proszę przestać. Jest pan potworem. Wersja polska, TVN Tekst, Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.